Cześć, witam X-Gro z tej strony. Witam na kanale Kryptokamikadze. Dzisiaj chciałem zacząć od takiej skradzionej z internetu grafiki, która świetnie pokazuje, jak wyglądał ostatni czas na różnych krypto. Na zielono czy na czerwono? Oprócz tego oczywiście dotkniemy dzisiaj tematu Pulse Chaina, który dostał swój update ostatnio, jak i sprawy Ryśka, która zbliża się wielkimi krokami 24 października. Co o tym myślę? I zerkniemy sobie na właściwie na Pulse X i jak to wygląda, jak i też zerkniemy na to, co dzieje się u mnie, jeżeli chodzi o trading, na moje dwie pozycje, które są otwarte i które obie są pod kreską. Tak. Zdradzę wam, ale to, aby usłyszeć o tym, to musicie albo sobie przewinąć od razu na ponad połowę tego materiału, albo zaczekać do końca. A więc zacznijmy od samego początku. Zacznijmy od czegoś. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, jeżeli jesteś nowy w świecie krypto, to prawdopodobnie to jest coś, co może jakby najbardziej cię interesować. A więc, czy w tym krypto można naprawdę zarobić? Jak w ogóle zarobić w tym krypto? Jak ustawić się w tym krypto tak, aby zarobić? I teraz, patrząc na kanały krypto i na to, co na bieżąco każdy tutaj przerabia, tematy, informacje, wiadomości, altcoiny, memcoiny, klikacze, i tak powiem, różnego rodzaju Bitcoin Maxis i inne Maxis. I słuchając tego wszystkiego, można dosłownie dostać mózgopląsu. A tak naprawdę, gdybyśmy tak próbowali usystematyzować to, co dzieje się w świecie krypto, to tak patrząc nawet na swoją historię świata krypto i jak zaczynałem, i tutaj możecie zobaczyć moje filmy sprzed 6 lat, kiedy mówiłem o Bitcoinie, o XRP, a więc Bitcoin i XRP, to było moje takie pierwsze, jakby tematy, które chciałem poznać w świecie krypto. I patrząc na 6 lat do tyłu, to jest dokładnie 2016-17 rok. To jest wtedy, kiedy ja zaczynałem w świecie krypto. A więc zarówno Bitcoin, zarówno XRP, zobaczcie, pięknie wszystko na zielono. Więc to jest warto o tym wiedzieć i warto od czegoś zacząć, od tych takich. Od takiej podstawy. I teraz wiele osób już nie pamięta, ponieważ kiedy skupiamy się na różnego rodzaju memcoinach, na różnego rodzaju powielaniu swoich zysków razy XXX, dlatego bo krypto daje nam takie możliwości, to wiele osób nie pamięta, ale 6 lat temu mówiłem również o Bitcoin Plus, program dla rodziny. Bitcoin na 18 urodziny mojej córki, 2034 rok. To były czasy, kiedy Bitcoin właściwie kosztował i był w zasięgu, dosłownie w zasięgu portfela każdego Polaka. W tej chwili, gdybyśmy tak sięgnęli na moje tweety i to, co mówię w tej chwili, to ostatnio mówię, ok, Bitcoin może nie jest w tej chwili w zasięgu portfela każdego Polaka, od tak. Ale Ethereum ciągle jest w zasięgu portfela każdego Polaka. Więc teraz, wracając do tego i jakby usystematyzowania sobie tego wszystkiego, a więc, ok, Bitcoin, XRP, XRP, XRP. Tutaj kryptowaluty 2019 rok, fortuna do zrobienia, Bitcoin 3,5 tysiąca. Wtedy Bitcoin kosztował jeszcze 3,5 tysiąca dolarów. Inwestycja $800, która dała by miliardy dziś. Jak łatwo pozbyć się czegoś, co się trzyma w ręce, i lepiej było stracić te $800, nie dać sobie szansy. To jest takie, to były wszystko moje ustawianie mojej głowy pod to, jakie możliwości są w świecie krypto. A dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, ponieważ gdy zaczynamy w świecie krypto i zachłyśniemy się tym wszystkim, co słyszymy, z różnych stron, a więc o, memcoin taki, shitcoin taki, to jest scam, to jest nie scam, to jest wspaniałe, to nie jest wspaniałe, ten miał rację, bo poszło na zielono, ten nie miał racji, bo poszło na czerwono, i tak dalej, i tak dalej. I myślimy tylko i wyłącznie o tym, kto miał rację, kto nie miał racji. Zapominamy o tym, aby dać sobie szansę na cokolwiek. I tak. Gonimy z tłumem, zamiast szukać wyjścia
poza tłum. To było moje szukanie wyjścia poza tłum. Więc teraz chciałem wam coś puścić, kawałek czegoś, co myślę, mogłoby wam dać do myślenia, większości ludzi mogłoby dać do myślenia. I pomijając numery, o których jest tutaj mowa w tym krótkim filmiku, zastanówcie się, jaki jest przekaz. I zacznijmy od samego początku. Spróbuję też krótko tłumaczyć dla wszystkich tych, co, że tak powiem, nie śmigają po angielsku. Pierwszy milion może jest trudno zarobić, ale następny milion już wręcz jest stuprocentowy. It's not becoming a millionaire that's important. It's the person that you must become in order to become a millionaire. I to jest najważniejsze. Nie najważniejsze. To nie jest ważne moment, w którym stajesz się milionerem, ale ważniejsze jest, aby stać się najpierw osobą, która może stać się milionerem. I to jest jakby esencja, sedno tego wszystkiego, co moglibyśmy również wyciągnąć w krypto. Aby dać sobie szansę, najpierw trzeba zrozumieć potencjał i na to, co robimy i dajemy i dlaczego dajemy sobie szansę. To jest bardzo ważne. I kiedy czytam niektóre komentarze lub odpowiedzi na moje posty, to wręcz od razu mogę widzieć, od razu mogę powiedzieć, że ta osoba idzie z tłumem, olbrzymią ilością owiec prowadzona przez udawanego pasterza, który mówi, że tak powiem, piękne, ładne słowa i które właściwie są prawdziwe, ale to nigdzie nie prowadzi. To nigdzie nie prowadzi. Posłuchajmy jeszcze kawałek. Musisz stać się zupełnie innym człowiekiem niż jesteś. Musisz wyrobić w sobie ten charakter, który jest ponad 99% innych charakterów, które cię otaczają. I dokładnie, co jest ważne. I to jest, i ja się z tym zgadzam. Uczciwość, dyscyplina, jakościowe relacje. I oczywiście musisz pracować i ustawić sobie priorytety odpowiednio w życiu. I tak to wygląda. Ktoś by mógł powiedzieć, że tak siedząc sobie na YouTubie, przecież człowiek nic nie pracuje, nic żadnych priorytetów. Nieprawda. Gdybyś tak pomyślał, i tutaj mogę nawet założyć się z kimkolwiek, że gdyby tak spróbował powtórzyć choćby nawet to, co ja robiłem tutaj przez te ostatnie lata. Wiele osób wiedziało, dzień w dzień, sobotą i niedzielą wrzucałem filmik na YouTube. Co to znaczyło? To znaczyło, że musiałem dzień w dzień przerabiać masę materiału w głowie, przewijać ten materiał w głowie. I teraz pamiętam za czasów jeszcze szkolnych, kiedy mówiło mi się, że czytanie czegoś to jest dobra nauka, ale czytanie czegoś na głos to jest świetna nauka, słuchanie czegoś to jest dobra nauka, ale potem opowiadanie o tym komuś, co się nauczyło, to jest jeszcze lepsza nauka. Więc teraz, gdy poznajesz świat krypto, gdy słuchasz, gdy mówisz do siebie na głos, wręcz gdy tłumaczysz potem komuś to, to tym bardziej musisz się tego wszystkiego nauczyć i weryfikować, dosłownie weryfikować non-stop i podejmować różnego rodzaju decyzje, które niekoniecznie są popularne w danym momencie. Bitcoin czy kawalerka pod wynajem? Kiedyś mówiłem o tym, jak podczas jakby momentu, gdy zastanawialiśmy się tutaj, albo ja już przejmuję to na siebie, zastanawiałem się, czy pieniądze zarobione powinniśmy zainwestować w kawalerkę w Krakowie, jedną, drugą na wynajem, czy powinniśmy zainwestować w Bitcoina. To był dobry moment. I to było ryzyko też. Plan plus cierpliwość. Dokładnie. I teraz
Wracając do tej grafiki krypto. Owszem, są tutaj czerwonawe miejsca, gdzie można było, że tak powiem, nie wyjść specjalnie na tym. Ale dając sobie szansę i rozumiejąc, dlaczego tą szansę sobie dajemy, znając ryzyko i rozumiejąc, na co nas stać, podejmując to ryzyko, wtedy w 2016 roku, interesując się Bitcoinem, Ethereum, BNB, ja pamiętam i mówiłem to mnóstwo razy dla wszystkich, co są nowi na moim kanale, to jest bardzo ważne. W pewnym momencie nie wierzyłem, że BNB, jakiś token giełdy Binance ma cokolwiek zrobić. Dopiero w momencie, kiedy osiągnął 5 dolarów, były moje, okej, czekaj, to idzie dobrze. I historycznie mamy tam mnóstwo filmów też, gdzie mówiłem o BNB, o różnego rodzaju pulach na BNB, o tym, co się działo, o tych pancakeswapach potem na BNB, o tym wszystkim. To było niesamowite. XRP to już historia. Doge, nie rozumiałem Doge, nie wiedziałem w ogóle, i nie poprawiajcie mnie, Dogecoin, Dogecoin, ja mówię tak, jak mówię i już mówiłem tu raz, brytyjski, angielski jest zupełnie inny. Jeżeli jesteś przyzwyczajony do brytyjskiego, angielskiego, gdzie, wiecie, gdzie się dławi człowiek kiełbasą i mówi po angielsku, czy tam parówką, czy cokolwiek on tam wsuwa w tym barze, to jest coś innego. A więc wracając, Dogecoin. Nie rozumiałem tego tokena, nie wiedziałem, dlaczego idzie do góry, nie wiedziałem, co się dzieje z nim, ale obserwowałem Dogecoin. I dlaczego zainwestowałem w Hexa? Między innymi dlatego, że było to gdzieś coś spowodowane tym, że widziałem Doge i widziałem Shibę i po prostu nie mogłem, po prostu łapałem, ok, w takim razie co może być następnego? O co chodzi? Więc tak, nauka. Sporo czasu, sporo, że tak powiem, przerabiania tego wszystkiego w głowie i analizowania po to, aby podjąć ryzyko i dać sobie szansę. Tak jak tutaj, to jest świetny filmik, naprawdę. Trzeba stać się dosłownie kimś innym niż się jest, aby ruszyć w stronę, w którą chce się ruszyć. Inaczej nie ma szans. Nie możesz być tym, kim jesteś, myśleć tak, jak myślisz i oczekiwać, że będziesz miał rezultaty inne niż masz do tej pory. Dlatego to świetnie brzmi. Najpierw musisz stać się osobą. In order to... taką, aby potem móc się stać tym, po co sięgasz. U nas mówimy o krypto, mówimy o kryptomilionerach, mówimy o tym, więc dlatego akurat ten filmik. Niesamowite, bardzo miłe, bardzo to jest takie punktowanie dosłownie w punkt, o co chodzi. Okej, wyciągnijcie z tego lekcję, jaką uważacie. Mam nadzieję, że dla każdego to będzie coś, co może jakby przypiąć do siebie i w czymkolwiek zwróci mu na cokolwiek uwagę. Zaraz przejdziemy do trades, ale najpierw chciałem powiedzieć bardzo króciutko, bo nie ma tutaj dużo co się rozgadywać, o tym, co dzieje się w świecie Pulse Chaina i Pulse X-a i Richarda Harta. A więc wiemy, że rozprawa będzie 24 października, więc zbliża się dużymi krokami i bardzo dobrze, czekamy na to. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ i na co to będzie miało wpływ. Jeżeli chodzi o Pulse Chain, to jeżeli chodzi o cenę, to szorujemy dno i to takie ATL, czyli all time low, najniższe ceny w historii. Jedziemy po samym dnie. Jak i co się wydarzy później? No nie wiem, zobaczymy. Ale z ciekawostek, to nie jest martwy chain. To nie jest coś, co się tam nic nie dzieje. Jeżeli chodzi o statystyki, o rzeczy, które się dzieją na łańcuchu, całkiem wszystko wygląda normalnie, pozytywnie. Mało tego,
To nie jest nawet łańcuch, który co chwilę staje w miejscu, nie chodzi lub chodzi. To nie jest łańcuch sztucznie podpromowany przez VCs, którzy mają pieniądze w tym zainwestowane i w ich interesie jest podpompowanie czegoś chwilowo po to, żeby uzyskać płynność, żeby wyciągnąć swoją kasę z tego. Więc tu jakby wszystko na razie dzieje się organicznie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Co ciekawego jest również to, że na przykład jakbyśmy popatrzyli na walidatorów, walidatorzy, jeżeli chodzi o pulse chain, zarabiają 10% rocznie. Całkiem nieźle. Ale wróćmy do tej najnowszej aktualizacji. A więc PulseX dostał najnowszą aktualizację i ta aktualizacja jest całkiem ciekawa. Możemy tutaj, znacie stronę gorealdefi.com. Zobaczcie. Gorealdefi.com. To jest taka strona, gdzie na tej stronie możesz bezpośrednio przeskakiwać na czy to Most, czy to PulseX, czy to Hex, gdziekolwiek chcesz, jeżeli chodzi o ekosystem PulseChaina, a więc przeskakujemy tutaj i jesteśmy na PulseXie. Jesteśmy na PulseXie. Jeżeli byście to robili zwyczajnie, to chodzi o to, że najpierw przechodzicie na taką stronę i dopiero MyPinara, czyli IPFS. Bardzo zdecentralizowany system strony. Jeżeli ktoś nie wie, o co tu chodzi, to w ogóle pierwsza rzecz, możemy zainstalować to i dosłownie odpalać to ze swojego komputera, tą stronę, lub też odpalać to poprzez link z innych miejsc. Ja tutaj wybieram akurat innych. Kiedyś pokazywałem, jak można to zainstalować i dosłownie tą stronę, jak i każdą jedną w ryśkowym ekosystemie odpalać ze swojego komputera. Czyli nie ma tak, że nagle jest boom, ban, strona zamknięta, nie ma dostępu. Nie, odpalasz to ze swojego komputera. Bezpośrednio łączysz się z siecią. To jest niesamowite. Ale pomijając te fakty i nie tłumacząc tego dosłownie i dokładnie, okej, jeżeli chodzi o szatę graficzną, plus minus to samo, nic wielkiego. Co ciekawego jest, to jest to, że mamy tutaj coś takiego jak pary płynności, jeżeli chodzi o stablecoiny. A więc mamy USDC, USDT i DAI. I można tutaj dostarczyć płynność do tych par, również zarabiając na dostarczaniu tej oto płynności. Właściwie jedyne ryzyko ponosząc to jest to, że właściwie dostarczamy tutaj płynność, ale nie ma ryzyka kursowego, ponieważ przeskakuje nam portfel pomiędzy tymi tokenami. I co to znaczy, to jest to, że jeżeli chodzi o sieć, to gdy ta płynność wzrośnie, w tej chwili jest mała płynność, przed chwilą patrzyłem, była PulseX Info Stable. Ok, 148 tysięcy, więc bardzo mała płynność, ale to jest dopiero 2 dni, ale w momencie, jak tutaj zacznie być dodawana płynność, to przechodzenie z DAI na USDC, z USDC na USDT, jak i również zwyczajnie wymiana tokenów tutaj, slippage, czyli różnice cenowe, będą wręcz tak znikome, że będzie to bardzo, bardzo korzystne dla nas. Więc to jest z korzyścią dla nas. Do tego jest tak zwany routing, co mówiłem już na moim Twitterze, co umożliwia tak jakby. Jest krok w stronę prywatności, a krok w stronę prywatności jest zawsze dobrym krokiem. I zostawmy to na tym etapie. Bridge, czyli most pomiędzy Ethereum a PulseXem, jest również tutaj wrzucony na stronę PulseX, na główną stronę. Całkiem fajnie i znowu pyk, odpalamy tutaj most i mamy tutaj znowu connect the wallet i możemy tutaj z Ethereum na PulseChaina sobie przesyłać, co tam mamy. Więc ogólnie bardzo ciekawa i
Bardzo ciekawy update i krok w dobrym kierunku. Można by było powiedzieć zbyt późno, zbyt mało i tak dalej. Nie znamy, nie znam całości, spokojnie. Jest coś, dzieje się coś, jest dobrze. Jeżeli chodzi o statystyki, też wcale nie jest źle, jeżeli chodzi ogólnie o Pulse X. Mało tego, możemy zajrzeć na moją farmę, na którą dawno nie zajrzeliśmy, na to nie patrzyliśmy. O, i tak na przykład zgarnąć sobie jakieś swoje zarobki. Tutaj akurat na inku, na parze USDT Ethereum. Nie, to jest USDT Pulse Chain. Ok, na tej parze mam zarobione $780, a więc bierzemy to. Super. A na parze Ink PLSX mam $220. Ok, czyli takie $1000. Zabieramy do portfela i to jest moja farma, która sobie tam stuka to i owo. Więc tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o Ryśka i o to, co u niego się dzieje. Będziemy obserwować, będziemy rozmawiać. Okej. Nie ma sprawy, będziemy to śledzić. Nie udało się oddalić wniosku SEC. Nie ma szans, żeby oddalić wniosek SEC. To idzie, sprawa idzie dalej. I nie chodzi o to, aby oddalić, nie chodzi o to, żeby zapłacić karę, nie chodzi o to, aby w taki sposób to rozegrać. Chodzi o to, aby to uklepać i zaklepać. I tyle. Dobrze, idziemy na wojnę. Rysiek idzie na wojnę. Mało tego, wiele osób z kryptoświata nawet nie docenia, co się tutaj dzieje. Jak mówiłem o tym, że XRP będzie walczyło za wszystkie krypto z SEC-iem, to było, XRP to coś tam, to nawet nie jest krypto, bla, bla, bla i tak dalej, niech se walczą. Nagle okazuje się, że wszyscy są pozywani przez SEC. Wszyscy. No, there you go. Kolej rzeczy. Dobra, teraz wracając do tego, co dzieje się na mojej giełdzie. Okej, otworzyłem pozycję, dwie pozycje mam otworzone. I longujemy, a więc idę na inverse perpetuals, a więc traduję Bitcoinem zarabiając Bitcoina, traduję Ethereum zarabiając Ethereum. A więc otworzyłem dwie pozycje, to są otwarte pozycje, mam zamiar te pozycje zwiększać. Więc w taki sposób na to patrzę i teraz taką ciekawostkę wam pokażę. Dlaczego nie? Pokażę wam moją predykcję, jak będzie wyglądał wykres. A więc wykres idzie tak, 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 potem tak, a potem tak. A więc tutaj będziemy mieli jeszcze takie, 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 takie dotknięcie i potem będzie takie. To jest moja predykcja. Boom. Nazywa się to widzenie przyszłości, nazywa się to wróżenie z fusów, nazywa się to jasnowidztwo. Zwał jak zwał. Ja tak obstawiam. Tyle na dziś. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć.